Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponownie gościem moim jest Magdalena, która pokaże nam, jak zrobić naturalny kosmetyk, a generalnie co to będzie? Perfumy w sztyfcie. Perfumy w sztyfcie. Już Wam pokazywałem, jakiś czas temu robiliśmy La Rendogre. Jeśli nie widzieliście, jak to zrobić, a to jest też mieszanka różnych ziół, tylko że na alkoholu i mamy wspaniałe perfumy. W dzisiejszym przypadku użyjemy trochę innych składników. Tak. Jakich? Może tak w skrócie na początek proszę powiedz. Naszą bazą będzie wosk, jakiś wosk stały. My użyjemy pszczelego, ale równie nieźle tutaj może być sojowy. Byleby to użyć takiego wosku, który nie ma sam swojego intensywnego zapachu. Użyjemy też troszeczkę oleju jojoba, żożoba. Jak to woli. Po polsku napisane jojoba jest. Tak, no, dokładnie. Generalnie żożoba, jak chcecie, tak mówcie. Moja buteleczka mówi jojoba. I olejków eterycznych. No właśnie, czyli też prosty skład, proste składniki. W jaki sposób to zrobić? Zapraszamy Was do stolika i pokażemy Wam dokładnie krok po kroku, jak to ze sobą podłączyć, żebyście mogli zamiast pryskać się jakimiś tam wspaniałościami, oczywiście nie La Rendogrą, bo ją polecam zrobić, ale tutaj troszeczkę się posmarujecie w jednym miejscu i ten kosmetyk zostanie przez dłuższy czas na skórze. Dokładnie. I będzie oddawał bardzo przyjemne zapachy, więc lecimy do stołu. Moi drodzy, jesteśmy przy naszym magicznym, lewitującym stoliku. Tak, on lata, wiedźma Magda przyleciała. Dokładnie. I tutaj mamy troszeczkę wyżej ten stolik, się podniósł jeszcze bardziej, więc możemy się nawet na nim położyć. Magdo, jakich składników użyjemy do naszego naturalnego perfuma? Więc tak, użyjemy wosku. My tutaj mamy pszczeli taki kosmetyczny, on ma bardzo neutralny zapach i tutaj właśnie o to nam chodzi. Użyjemy też właśnie oleju żożoba. A po co go używamy? Tak, właśnie używamy go po to, żeby nasze perfumy były takie smarowalne, bo gdybyśmy użyli samego wosku, no to po prostu po stężeniu tego znowu byśmy mieli konsystencję wosku, woskowo, który za bardzo się nie ściera, nie zostaje na skórze. Jeżeli dodamy troszeczkę właśnie tego oleju żożoba, który chemicznie olejem nie jest, co jest bardzo ciekawe, tylko woskiem płynnym, to on sprawi, że ten perfum będzie właśnie taki mazisty, będzie nam zostawiał się w niewielkiej ilości na skórze i dzięki temu będziemy czuć zapach. Istotne jest właśnie, żeby użyć tego oleju, ponieważ, tak jak już powiedziałam, on nie jest olejem, tak się przyjęło mówić, ale to jest chemicznie wosk i przez to, że to jest wosk, on znosi znacznie lepiej wysokie temperatury. My to będziemy tutaj podgrzewać. Może temperatura dojść do około nawet 100 stopni. Niektóre oleje już w takiej sytuacji zaczynają gdzieś tam parować, dymić się, o tak, to jest to lepsze określenie, gdzieś się utleniać. No olej żożoba tego nie będzie robił, właśnie dlatego jest do tego celu lepszy i on też sam za bardzo nie ma swojego zapachu. No właśnie, a tak jak mówiłaś, używamy wosku takiego w miarę bezzapachowego, to jest też bezzapachowe, bo zapachy będziemy dodawać takie, jakie chcemy. Czyli tutaj nie jesteście oczywiście zmuszani do używania dokładnie tych typów olejków, które my używamy. Nam się te zapachy podobają, ale oczywiście, jeśli macie jakieś preferowane, własne, ulubione zapachy, czy to miętowy, czy to jakiś geranium, czy lawenda, czy werbena, czy cokolwiek innego, oczywiście musicie nabyć olejek, który wykorzystacie do tego typu kosmetyku, no i jego po prostu użyć. My tutaj mamy różne do wyboru, wybieramy, który wybierzemy. Warto wybrać kilka tak naprawdę, żeby ten zapach był taki bardziej trójwymiarowy, bo jeżeli użyjemy jednego, no to on będzie taki płaski, będziemy czuć jedną nutę. A jeżeli użyjemy na przykład właśnie, tak jak mam tutaj olejek eukaliptusowy cytrynowy, do tego damy olejek z grejpfruta, czy z limonki, z bergamotki, no to w tym momencie to wszystko gdzieś będzie miało cytrusowe nuty, więc będzie ze sobą fajnie współgrało, ale jednak będzie troszeczkę inaczej pachniało i przez to ten perfum się w tym momencie robi taki no bardziej trójwymiarowy, ten zapach jest po prostu ciekawszy. No właśnie, więc jeśli macie ochotę zrobić właśnie i poeksperymentować nawet, bo wiadomo, mieszanki różnych olejków mogą nam dać, tak jak Magda wspomniała,
no bardzo udziwniony zapach, taki, którego jeszcze nigdy nie czuliśmy, bo po prostu nie mieszaliśmy tego typu różnych olejków eterycznych, a w tym przypadku no, możemy doznać coś takiego, co nam się na przykład odkryjemy nawet, taki, który będzie nam się bardzo podobał, tak, i będziemy dokładnie często to robić. Właśnie. Jak już wspominałaś o tych olejach, Magda ma wiele szkoleń w okolicach Wrocławia i przygotowała właśnie taki przepisnik olejowy. I te przepisy, które tutaj są, nie będę ich zdradzał, bo to oczywiście wszystko jest tajemnica naszej wiedźmy. Więc jeśli byście byli zainteresowani, Magda też prowadzi bardzo naprawdę sympatyczny i interesujący fanpage na Facebooku, również Instagrama. Kosmetyczny Zielnik się nazywa i tam właśnie w takiej formie bardzo prostej, krok po kroku, właśnie tak jak tutaj ten przepisnik jest, są różnego rodzaju przepisy, no, różnego rodzaju mikstury, które możecie zrobić właśnie w zakątku własnego domu. Więc serdecznie polecam, jeśli nie widzieliście jeszcze tego, tak, zerknijcie, zerknijcie. Dobrze, my wracamy do naszej pracy. Musimy rozpuścić wosk w podobny sposób jak w poprzednim odcinku, jak robiliśmy naszą maść nagietkową. Tutaj też w kąpieli wodnej musimy wosk. Moi drodzy, rozpoczynamy kąpiel wodną i najpierw musimy zważyć wosk. Ten wosk stały u nas pszczeli to jest około 50% całej masy. No tutaj niecałe 50, powiedzmy tak, żebyśmy się w tym przedziale 45-50 właśnie zmieścili. Tak jest, moi drodzy, bo możecie te kosmetyki naturalne, które będziecie smarować sobie w skórę, albo zrobić w takich sztyftach przenośnych. Ja w ubiegłym roku pokazywałem, jak zrobić do nawilżania skóry i natłuszczania na zimę i jesień, więc te sztyfty, one są teraz puste oczywiście, możecie wypełnić właśnie tego typu kosmetykiem. I na przykład żonie, dziewczynie, lub nawet sobie samemu na siłowni, czy tam gdzieś jak idziecie, żeby nie śmierdziało, no to możecie wziąć, po prostu podkręcić, podetrzeć się tu i tam i będzie okay, dobrze. Ale równie dobrze też możecie wykorzystać to i bezpośrednio sobie nakładać ręką, więc tutaj Tak, przy czym jeżeli mamy sztyfty, to faktycznie lepiej się będzie sprawdzało, jeżeli ta konsystencja będzie troszeczkę twardsza. Mhm. A jeżeli chcemy to sobie gdzieś paluszkiem nakładać, no to już w tym momencie można na przykład dać więcej olejku żożoba i wtedy ta konsystencja będzie odrobinę miękciejsza, taka bardziej mazista. Okej, czyli teraz musimy to rozpuścić. Tak, tutaj już... Czy od razu wlewam olejek? Na razie dajemy tutaj wosk pszczeli i olej żożoba i wstrzymujemy się póki co z olejkami eterycznymi. Do rozpuszczenia tego wszystkiego, tak, i obniżenia lekko temperatury, bo też nie chcemy wlewać tego do... Tak, do gorącego. Do gorącej, bo nam olejki wyparują. Odparują, dokładnie. Nie będziemy mieli zapachu. Okej, ile lejemy tego? Oleju żożoba tutaj dajemy niecałe 20%. 20%, czyli no, myślę, że procentowo będzie dobrze Wam wiedzieć, bo gramaturę sobie już sami ustalicie w zależności od tego, jakie macie pojemniki, do których chcecie to wrzucić. Więc 50% było wosku pszczelego, 20% oleju żożoba i 30% to będą nasze olejki, które nadadzą nam zapachu temu mazidłu. Mamy już odmierzone. Wlewamy do naszego wosku i zaczynamy kąpiel i poczekamy, aż się nam to wszystko ładnie rozpuści. Widzimy się za moment. Jak widzicie, olejek żożoba oraz wosk już został rozpuszczony. Zaraz będziemy dodawać nasze olejki eteryczne. Tylko, moi drodzy, taka uwaga. Jak tylko to się rozpuści, nie wrzucajcie olejków do środka, tak, bo wyparuje Wam zapach, no i generalnie nie będzie... No, stracicie tylko olejek. Dokładnie. A one są dość drogie, szczególnie te naturalne. Bo nie polecamy Wam żadnych syntetyków. One może ładnie pachną na początku, ale generalnie chcemy mieć też właściwości prozdrowotne tych olejków eterycznych, których tak, tutaj używamy, bo w końcu oddychamy tym, do skóry nakładamy, więc chcemy, żeby to było w pełni naturalne. Tak, tutaj te jakieś olejki zapachowe, które się czasami do kominków stosuje, to jakby tutaj się w ogóle nie sprawdzi. Tutaj faktycznie żeby, najlepiej, żeby to był olejek eteryczny po prostu. Mhm. Dokładnie, a jeszcze taka uwaga, bo coś tam wcześniej mi opowiadałeś o tych olejkach eterycznych, zresztą mieliśmy też to trochę na studiach, że takich olejków bezpośrednio, mocno stężonych chyba nie można stosować na skórę, bo mogą bardzo zaszkodzić. Tak, właśnie olejki eteryczne zawsze trzeba stosować, tak to się mówi, na oleju bazowym.
Czyli po prostu bierzemy jakikolwiek olej, czy to kokosowy, oliwa z oliwek, co chcemy, i bierzemy mniej więcej łyżkę takiego oleju i na to możemy około 20 na przykład kropel takiego olejku eterycznego dać i to możemy wtedy stosować bezpośrednio już na skórę. Ale taki olejek zastosowany bezpośrednio, on po prostu może nam podrażnić skórę, może dojść tutaj nawet do poparzeń chemicznych, więc o to są bardzo ciężko gojące się oparzenia. Właśnie, więc uważajcie, nigdy, nawet jak idziecie na jakieś masaże, czy tam rehabilitacyjne, jakiekolwiek, jak ktoś będzie chciał Wam bezpośrednio nałożyć olejek eteryczny, bo będzie ładnie pachnieć i będzie się dobrze wsmarowywać, to oczywiście kategorycznie mówcie nie. Tak. Bo coś takiego jak najbardziej, ale jak Magda powiedziała, ma być to wymieszane dokładnie. I rozcieńczone. Dobrze, mamy już naszą mieszankę gotową. Dotykam, ona jeszcze jest gorąca. Ale to tylko miska. Generalnie jak macie jakiś termometr, możecie sprawdzić, temperatura 70 stopni będzie ok. Do wrzucania już i dodawania olejków eterycznych. Więc możemy spróbować już dodać. Dodamy które? No jakiekolwiek. Macie swoje własne, preferowane i je dodajecie. My mamy jakieś tutaj i potrzebujemy 30%, tak? Tak, około 30% tych olejków. My mamy tutaj głównie takie nuty cytrusowe, ponieważ ja po prostu takie zapachy najbardziej lubię. A też takim dodatkowym atutem tych zapachów cytrusowych jest to, że potrafią odstraszać komary. Więc użycie takiego perfumu przy okazji jest takim delikatnym repelentem. Zaraz zacznę się smarować, jak tylko to stężeje, bo mamy tutaj tabun owadów, które nas po prostu podżerają pod tym magicznym naszym stolikiem. Więc ja tu teraz będę odważać, no tutaj tak spływa mi to po kropelce, więc chwilkę to zajmie. U mnie tutaj podstawą będzie akurat eukaliptusowy olejek cytrynowy. Może inaczej, olejek eukaliptusowy cytrynowy, o tak. Okej. Okay. I jeszcze jaki będziemy mieli? Myślę, że tu możemy grejpfruta użyć, może ten sandałowy albo kadzidłowy. To kadzidło jest takie, tu jest dużo cięższym zapachem, ale z drugiej strony będzie fajnym takim zapachem na tło. Więc, moi drodzy, macie swoje własne preferencje. Tak, tutaj się można bawić. Też można znaleźć na internecie bardzo dużo zestawień, które zapachy jak komponować. Dobrze się ze sobą komponują i dają efekt ciekawy. Tak, dokładnie. Ale to już pozostawiamy waszemu wyborowi, co dodajecie, żeby Wam się podobało. Możecie też poeksperymentować. Dokładnie. Za moment wracamy. Magda tutaj pomierzy pozostałe olejki eteryczne i będzie finał. Będziemy rozlewać do naszych tubek. Mamy odmierzone olejki eteryczne. Jest ich niemało. Jest ich niemało, dokładnie, moi drodzy, więc te perfumy są ekskluzywne, można powiedzieć. Tak, w sklepie tak naprawdę nie znajdziemy perfumów robionych na olejkach eterycznych, takich naturalnych. Zazwyczaj to są po prostu takie syntetyczne mieszanki zapachów, które nigdy nie będą aż tak bogate jak naturalne olejki. Więc no to jest naprawdę produkt deluxe. Ewidentnie deluxe, więc tylko dla najwspanialszych widzów. Widzów to swoją drogą, ale oczywiście wszystko deluxe jest u nas. Miałem na myśli prezenty deluxe dla ludzi, którzy na takie prezenty zasługują. Dobrze, Magdo, dodajmy to. Temperatura już trochę opadła, więc możemy dodać bezpiecznie olejki eteryczne. One mogą delikatnie się troszeczkę jeszcze, ale tutaj akurat w tym przypadku się nie stężyło, więc temperatura się szybko wyrównała. Dobrze, więc teraz to musimy po prostu delikatnie zamieszać i od razu się zabieramy do przelewania tego. Tego już nie podgrzewamy, jeżeli nie ma takiej potrzeby, jeżeli tutaj nic się nie wykrystalizowało. Pięknie pachnie. Zaraz się zacznę smarować, bo tutaj komorów mam od groma. Więc trochę tutaj można wymieszać, żeby były równomiernie wymieszane. Dokładnie. I będziemy wykorzystywali zleweczkę tą mniejszą tym razem i będziemy przelewali. Napełniać. Tak jest, więc za chwilę się widzimy, będziemy przelewać do naszych finalnych pojemników. Dokładnie. Moi drodzy, zapach niesamowity, naprawdę szaleństwo zapachowe. Teraz uzupełniamy to. I tutaj możemy tak nie dolać do końca, ponieważ wosk jak będzie zastygał, on się troszeczkę kurczy i w tym momencie nam się może po prostu zrobić w środku taka dziurka. A przez to, że my nie nalejemy od razu całości, to będziemy mogli później podgrzać jeszcze na chwilkę te perfumy i po prostu tą dziurkę zalać. I wtedy to będzie po prostu wyglądało estetycznie. To nie jest tutaj żadna kwestia jakaś, że będzie gorszy ten kosmetyk, jeżeli tak nie zrobimy. Trzeba ostrożnie, wiecie, bo to jest bezcenne. Tak. Sobie też poleję. Dobra, cyk. Proszę bardzo. Jeszcze trzecią lecimy.
No i moi drodzy, widzicie, że to nie jest skomplikowane. Zapachy są niesamowite, w 100% naturalne składniki. Prezenty rewelacyjne możecie mieć, jak zrobicie różne specyfiki, na przykład maść nagietkową dla osób, które mają problemy ze skórą, o której mówiliśmy w ostatnim odcinku. Tutaj dla osób, które używają różniastych perfum i wydają na to tysiące złotych. To jest na pewno super ciekawostka dla takich osób. Zdecydowanie, bo poczują zapach wspaniały, nieprzeciętny, zrobiony specjalnie dla nich. To jeszcze na dodatek będzie to w 100% naturalne. No i chyba tyle mamy, no to już nam stężało. Ale jeszcze mamy tutaj kolejną część, więc zaraz uzupełnimy pozostałe. Ale z Wami oczywiście się już pożegnamy. Po zastygnięciu możecie, tak jak Magda wspomniała, uzupełnić to, żeby było na równi i równo. Ale oczywiście, jeśli zostawicie to w takiej formie, też będzie dobrze. Po prostu od spodu one są tak skonstruowane, że jak sobie pokręcicie, to to się będzie do góry podnosić. W zależności od tego, jak dużo tego chcecie nałożyć na ciało, no to wysuwacie taką ilość tych naturalnych. Jeżeli też chodzi o używanie tego, to tutaj warto smarować właśnie na takie miejsca, tak jak w sumie zwykle się psika perfumami, czyli tam, gdzie mamy blisko żyły, czyli nadgarstki, tutaj też za uchem gdzieś. To są właśnie takie miejsca, gdzie po prostu będzie fajnie to zapach się unosić. Dokładnie. Że będziemy go czuć, że nie będzie go tylko tak, że będzie stłamszony pod naszymi ciuszkami, ale rzeczywiście będzie się ulatniał i będziemy odczuwać ten zapach, który będzie, miejmy nadzieję, nam sprawiał przyjemność. I innym dookoła też. I innym dookoła też. Jasna sprawa. Dzięki serdeczne, Magdo, za kolejne spotkanie. Zerknijcie na kosmetyczny zielnik. Zapraszam. Tam kolejne są przepisy przeróżne. A my jeszcze z Magdą się spotkamy raz. To jeszcze nie jest taki koniec, moi drodzy, ale to do następnego razu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.